Cześć, witam Was na kanale 365 dni o piłce. Koniec na ten moment zmagań reprezentacyjnych. Wróciła Liga i zaczniemy sobie od piątkowego wieczoru. Mecz Augsburg-Bayern Monachium. Polskie spotkanie, w którym była sensacja. Słuchajcie, Augsburg wygrywa 2-1. I co by tu nie mówić, w tym meczu bohaterami są polscy zawodnicy. Obu Polaków z Augsburga trzeba na pewno pochwalić. Robert Gumny, były obrońca Lecha Poznań, grał pewnie i agresywnie do przodu. Fenomenalne zagranie w samej końcówce pierwszej połowy, jak minął jednym ruchem rywala w polu karnym, w obronie bardzo pewnie, nie odstępował kroku czyli Leroyowi Sané czy Serge Gnabry'emu, bardzo szybkim, dynamicznym skrzydłowym, którzy przecież tak dobrze czują się w pojedynkach 1-1. Z tyłu bardzo pewnie i odważnie, natomiast do przodu przede wszystkim mądrze, prezentował wybieganie, eksponował naturalne walory gry ofensywnej. Jedyne złe zagranie, właściwie błąd, który mógł się skończyć tragicznie dla niego i całego zespołu, to przyjęcie na klatkę piersiową na początku drugiej połowy. Piłka padła pod nogami Roberta Lewandowskiego, polski snajper uderzył nad poprzeczką. Na całe szczęście dla kibiców i drużyny Augsburga nie wykorzystał tej sytuacji. Jak w ogóle wyglądało to spotkanie? Początek meczu to jest fragment, kiedy Augsburg bardzo przycisnął, tak naprawdę piłkarze Bayernu trochę zdziwieni takim zorganizowaniem i dobrą dyspozycją gospodarzy, którzy przed meczem byli skreślani. Bayern absolutnym faworytem, a Augsburg zajmował miejsce barażowe. Natomiast mówię, dobrze ustawiony zespół, który grał odważnie, ale przede wszystkim mądrze z tyłu, wychodził z kontry. Trzecia kontra z rzędu po takim dobrym fragmencie gry skutkowała bramką. Piłka wrzucona w pole karne przez lewoskrzydłowego Iago. Później piłka wycofana z pola karnego. Do niej dopada lewy obrońca Mats Petersen, który huknął nie do obrony na bramkę Manuela Neuera. Stadion zawył z radości i Augsburg wygrywał 1-0. Wydawałoby się, że Bayern po straconym golu szybko to odrobi, że będzie grał swoją piłkę. Tymczasem dalej widzieliśmy Bayern senny, Bayern, który nie potrafił odpowiednio zareagować. I kilka minut później to właśnie Augsburg strzelił na 2-0. Bramka autorstwa André Hanna, pierwszy gol tego skrzydłowego, który tak naprawdę pokazał duże błędy w obronie. Kiedy to główkował w polu karnym, Lucas Hernandez, który był odpowiedzialny za krycie tego piłkarza, popełnił duży błąd i dopuścił skrzydłowego Augsburga do sytuacji bramkowej. Później jednak był zryw, błyskawiczna odpowiedź Bayernu Monachium. Bramkę zdobył oczywiście Robert Lewandowski, który dopisał 14 trafienie w tym sezonie. Zagranie w pole karne, piłka trącona przez Thomasa Müllera i strzał lewego, który wiedział, gdzie się dokładnie ustawić, który wykończył sytuację perfekcyjnie. Gikiewicz moim zdaniem bez szans na obronę. W 50 minucie gry trener Bayernu Julian Nagelsmann dokonał zmian. Zmienił piłkarzy tak naprawdę rezerwowych, bo mowa tu o Richardzie i Sabicerze, który grał od pierwszej minuty pod nieobecność Josuły Kimmicha, który obecnie przebywa na kwarantannie. W pewnym stopniu absencja środkowego pomocnika plus nieobecność Kingsleya Comana to pewnie jeden z głównych powodów porażki. Porażki, która jest konsekwencją bardzo zorganizowanej gry Augsburga i pewnej niemocy Bayernu. Dodatkowo trzeba wspomnieć o zakończonej przerwie reprezentacyjnej. Właściwie wszyscy gracze Bayernu byli na kadrach, rozgrywali swoje spotkania. Dodajmy do tego podróże międzypaństwowe, sprawy covidowe, jak na przykład Josuły Kimmicha, a z drugiej strony Augsburg, który się świetnie przygotowywał, ma troszeczkę więcej tego czasu, no i to oni grali bez presji, bo tak jak powiedziałem, Bayern był w tym meczu zdecydowanym faworytem. Natomiast Augsburg, patrząc na sytuację w tabeli, każdy mecz musi traktować jako mecz o życie. Oczywiście sezon jest długi, a to jest dopiero początek. Natomiast patrząc na ich sytuację w tabeli, muszą tutaj starać się punktować i każda zdobycz punktowa jest na wagę złota. Pewnie przed sezonem mecze z Bayernem, Borussią czy Lipskiem nie były brane pod uwagę, że z tych spotkań wyciągną piłkarze Markusa Weinzlera jakieś punkty, ale patrząc na ich dzisiejszą grę, no to absolutnie zasłużenie wygrywają w tym spotkaniu. Tak wygląda tabela po meczu. Augsburg z trzecim zwycięstwem w tym sezonie. Bayern natomiast trzeci raz gubi punkty. Przypomnę remis w pierwszej kolejce z Borussią Mönchengladbach. Później niespodziewana porażka u siebie z Eintrachtem Frankfurt. No i dzisiaj porażka z Augsburgiem. Augsburg 2, Bayern 1. Ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Kanał 365 dni o piłce. Zachęcam do lajkowania i subskrypcji kanału. I do zobaczenia w kolejnych podcastach. Dzięki, pozdrawiam i do zobaczenia.